dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na żywo ze studia telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaksy. Magdalena Suchodolska, do godziny 18.15 program Galaktyka Pomerania w Państwa domach. Pierwsza rozmowa o eliminacjach do Mistrzostw Polski modeli zdalnie sterowanych. Witam bardzo serdecznie, od razu podam mikrofon, bo dzisiaj jak Państwo widzicie, wszystko robiliśmy w biegu. Michał, coś jeszcze jakaś? Okej, dobra, już od wydawcy, nie mam żadnych uwag. Trochę przedłużył mi się dzisiaj wizaż, ale nieważne, zdążyliśmy. Pan Robert Podkalicki, organizator mistrzostw, oraz pan Szymon Sargalski, uczestnik, są naszymi gośćmi. No właśnie, będziemy rozmawiać o eliminacjach do Mistrzostw Polski modeli zdalnie sterowanych. Mamy tutaj na naszej scenie pewien model, więc może zanim jeszcze przejdziemy do omawiania szczegółów technicznych, powiedzmy, kiedy te eliminacje będą się odbywać, kto w nich bierze udział, jakiej rangi jest to impreza? Jest to impreza eliminacja Mistrzostw Polski, dokładnie piąta eliminacja Mistrzostw Polski. W tym sezonie mamy 6 eliminacji plus finał. Na nowo wybudowanym torze w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego dostaliśmy zaszczyt organizowania tej imprezy. Jesteśmy sekcją modelarstwa kołowego przy Autoklubie Szczecin. Impreza odbywa się w sobotę i w niedzielę w tym tygodniu, czyli 28-29 lipca. Startujemy w sobotę o godzinie 10, są biegi eliminacyjne, mniej więcej do godziny 18 i w niedzielę odbywają się finały, też mniej więcej od 10 kończymy koło 16. No właśnie, a jak później wyglądają same Mistrzostwa Polski? Czy po raz pierwszy jesteśmy organizatorem eliminacji? W mieście Szczecinie jest to wydarzenie pierwszy raz. Nasza sekcja powstała 2 lata temu, przez 2 lata budowaliśmy tor, przygotowywaliśmy się do imprezy i w tym momencie dostaliśmy pierwszy raz możliwość organizowania takiej imprezy. Proszę powiedzieć, na czym będą polegać eliminacje i co się będzie działo w niedzielę? Do Mistrzostw Polski startuje 5 klas modeli. I w każdej klasie bierze udział od kilku do kilkudziesięciu uczestników. Eliminacje w zależności od danej klasy wyglądają różnie. Modele jeżdżą albo wyścigi 5- albo 8-minutowe. Eliminacje służą do tego, aby wyłonić po 10 najlepszych zawodników z każdej klasy, którzy startują w następnym dniu w finałach. A kto przyjedzie do Szczecina? Skąd będą zawodnicy? Zawodników mamy wpisanych na dzień dzisiejszy około 60. Są to zawodnicy z Poznania, z Warszawy, z Białegostoku, z Łodzi, z Gdańska, z Gdyni, praktycznie cała Polska. A proszę powiedzieć, ponieważ jesteśmy organizatorem eliminacji do Mistrzostw Polski, czy u nas w Szczecinie, czy w naszym regionie w ogóle modele sterowane są czymś popularnym? Czy ta dyscyplina jest czymś popularnym? Jest to dyscyplina, która się bardzo rozwija. Jest to stosunkowo nowa rzecz w Polsce. Ale można powiedzieć, że już mamy zawodników, którzy biorą udział w eliminacjach Polski od paru lat. Kolega Szymon jest w tej chwili jednym z najlepszych kierowców w Polsce. W klasie IC8 Tragi jest na czołowej pozycji. W klasie IC8 Bagi Elektryków też zajmuje bardzo wysoką pozycję i ma szansę na tytuł mistrza Polski, a może coś więcej, a może 2 tytuły. Proszę powiedzieć, jak wyglądają same przygotowania? Jesteś jednym z najlepszych zawodników w Polsce, w związku z czym powiedz, od jak dawna w ogóle tą dyscyplinę trenujesz? Od 3 sezonów jeżdżę, pełnych sezonów jeżdżę i się ścigam. I przygotowania polegają głównie na rozbieraniu modeli, na wymienianiu zużytych części, łożysk, na czyszczeniu, na wymianie olei i na ogólnym przeglądzie, żeby mieć pewność, że nic się nie zepsuje podczas wyścigu. A skąd w ogóle zainteresowanie akurat tą dyscypliną? Tu myślę, że to wszystko się zaczęło od rodziców, od małego dziecka. Wiadomo, jakieś pierwsze małe, zdalnie sterowane autka z marketów, jakieś resoraki. Potem to się przeniosło na trochę większe maszyny, na skutery. I w pewnym momencie dowiedziałem się, że tor istnieje i po prostu chciałem spróbować swoich sił. I jak widać, z dość dużym powodzeniem się to udało. Z bardzo dobrym skutkiem. Powiedzieliście panowie o tym, jak dba się o takie auto, jak dba się o taki model. To troszeczkę tak, jakby dbało się o normalny samochód, bo czy one faktycznie są taką miniaturą prawdziwego auta?
Powiem pani szczerze, że jest troszeczkę więcej pracy niż przy normalnym samochodzie, ponieważ są to samochody wyścigowe, profesjonalne. Wykonane z najlepszych elementów w samochodach. A możemy zaprezentować, jak ten samochód jeździ? Tak, możemy zaprezentować. Teraz kolega, samochód elektryczny, bo chciałbym dodać, że są klasy samochodów elektrycznych, samochodów spalinowych. Samochody spalinowe to jest tamten model IC8 Tragi między innymi, z napędzany silnikiem na nitrometylen. Jest to silniczek o pojemności 2,5 cm, a o mocy prawie 3 koni mocy, więc to są bardzo silne, bardzo mocne maszyny. A modele są wykonane z najlepszych materiałów, z najlepszych tworzyw. Tu się stosuje aluminium o największych twardościach, wytrzymałościach. Jest tysiące możliwości ustawień, regulacji, czyli jest to przygotowanie młodego człowieka naprawdę do poznania budowy pojazdu, budowy samochodu, a również przygotowuje go potem do znajomości zasad fizyki, jazdy, jak utrzymać ten model w torze. To są dokładnie takie same zasady, jak przy prowadzeniu samochodów wyścigowych. Jest to w mniejszej skali, ale te olbrzymie moce, które są schowane w tych małych pojazdach, uświadamiają też przyszłym kierowcom, co się może stać, kiedy się nie odpuści gazu. No właśnie, czyli wy, o ile dobrze zrozumiałam, zasady są takie same jak na normalnych wyścigach? Zasady są bardzo podobne jak na normalnych wyścigach, z tym, że na torze podczas wyścigu bierze udział aż 10 modeli, czyli jest to bardzo atrakcyjne. Modele, poza tym, że jeżdżą po płaskim, również jeżdżą po specjalnie wybudowanych przeszkodach i chopach. W tym momencie taki model potrafi przelecieć w powietrzu 10 i więcej metrów. Przy dobry kierowca umie odpowiednio wylądować i pojechać dalej. A proszę powiedzieć, ile kilometrów na godzinę, jaka to jest prędkość? Możemy zaprezentować, jak taki model się porusza? Pojeździ. Samochody offroadowe, to są typowe pojazdy do jazdy po terenie trudnym, potrafią osiągnąć nawet prędkość do 70 km na godzinę, ale oczywiście można pozmieniać przełożenia, przygotować je na asfalt i będą jechały dużo szybciej. W tej chwili kolega troszeczkę dodał gazu, tak gdzieś do połowy, chyba wam trochę zniszczył podłogę. Zapraszamy. No właśnie, a proszę powiedzieć, po jakiej powierzchni wy się będziecie ścigać? Nasz tor jest wybudowany, specjalne podłoże ściągnęliśmy, jest to specjalna glina, mocno utwardzona i to jest powierzchnia gliniasta, twarda, która powoduje to, że po pewnym czasie na wyścigu robi się bardzo twardo, bardzo ślisko nawet, tak? I dobieramy wtedy odpowiednie opony albo w bieżniku drobnym, albo przy opadach deszczu zakłada się z większym bieżnikiem, z inną twardością. A zawodnik jadący na zawody musi mieć kilka kompletów kół, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Ja jeszcze może dodam, że jak jest naprawdę dużo modeli i trochę popada i one pojeżdżą, to po jakimś czasie, jak nawierzchnia przesycha, to zaczyna się na niej tworzyć tak zwany blue groove, czyli ścieżka gumy, którą modele zaczynają zostawiać na nawierzchni. Jest ona bardzo przyczepna wtedy i trzeba uważać, żeby model nie zaczął koziołkować aż czasami. A czy u nas w Szczecinie jest jakiś klub osób, który zrzesza tego typu osoby, do którego można się zapisać, jeżeli chce się rozpocząć swoją przygodę właśnie z tym sportem, bo tak to można oczywiście nazwać. I czy trzeba mieć własny sprzęt? Oczywiście sprzęt trzeba mieć własny. Mamy klub, dokładnie mamy sekcję modelarstwa kołowego przy Autoklubie w Szczecinie. Mieścimy się na Wojska Polskiego 237A na terenie Polskiego Związku Motorowego. Każdy może do nas przyjść, się zapisać, popatrzeć, co my robimy, a również może posłuchać porad, jaki sprzęt ma kupić, bo niestety jest na rynku bardzo dużo sprzętu, który nie nadaje się do jazdy. My odpowiednio pokierujemy danego chętnego przyszłego członka. A czy to jest droga pasja? Nie jest tania. Nie jest tania. Jeszcze raz przypomnijmy, gdzie i kiedy będzie można was podziwiać? W sobotę i w niedzielę, 28 i 29. Będziemy się ścigali na torze, który został nowo wybudowany, na ulicy Wojska Polskiego 237A, obok toru kartingowego.
Trzymam bardzo mocno kciuki. Oczywiście dla organizatorów gratuluję, no i też trzymam kciuki, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Pan Robert Podkalicki i Szymon Sargalski byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Szanowni bardzo. Państwo, to była pierwsza część programu Galaktyka Pomerania dzisiaj. Co prawda w biegu na ostatnią chwilę, ale udało nam się zdążyć. Jesteśmy na czas jak zawsze. Teraz będzie serwis informacyjny, a po nim szkoda, że Państwo nie widzicie tego, co dzieje się poza sceną. Do wejścia już szykują się modelki. Dzisiaj będziemy Państwu prezentować zgodnie z tym, jak wczoraj zapowiadaliśmy, w najbliższy weekend w Muzeum Techniki i Komunikacji gala ślubna retro. Dzisiaj będziemy prezentować Państwu m.in. suknie, jakie na tej gali będziecie Państwo mogli zobaczyć. To wszystko po przerwie, więc proszę zostać z nami. Do zobaczenia.